Drodzy pielgrzymi, na Jasnej Górze gościmy dzisiaj mistrzów Polski, Raków Częstochowa. Cieszymy się, że są dzisiaj oni obecni, to razem z nami przybyli, aby nawiedzić to święte miejsce. Przybyli z pucharem mistrza Polski. Cieszymy się i gratulujemy im tego zwycięstwa, ogarniamy ich naszą modlitwą. Kibicujemy wszystkim sportowcom, cieszymy się zawsze zdrową rywalizacją. Za chwilkę ojciec Przyor otrzyma medal, który będzie złożony jako wotum tutaj na Jasnej Górze Zwycięstwa. Prosimy ojca Przyora na środek kaplicy Matki Bożej. Tak, prosimy o przekazanie. Jasna Góra włączyła się w to radosne świętowanie także poprzez podświetlenie wieży jasnogórskiej barwami klubowymi Rakowa Częstochowa. Ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, YouTube'a, widzieli tą wieżę, pokazaliśmy ją także w mediach, ciesząc się zwycięstwem naszej częstochowskiej drużyny. Żeby pielgrzymi mogli też to trofeum, które zawodnicy, każdy z nich otrzymał osobiście, mogli zobaczyć i podziwiać. Tak, najpierw prosimy samych piłkarzy tutaj na środek, zrobimy sobie zdjęcie, potem poprosimy, żeby reszta kadry dołączyła do zdjęcia. Oczywiście prosimy wziąć także puchar. Musimy resztę karty szkoleniowej do przyjąć Państwo. Musicie się ścieścić. Dziękuję. Zapraszam do wyjścia.